Witam Państwa, dzień dobry, Łukasz Wieczora, prosto z Sejmu i nasz gość, pan poseł Włodzimierz Bernacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze. Tuż po przemówieniu Petra Poroszenki, pana prezydenta Ukrainy, czy było coś w tym przemówieniu, czego panu zabrakło? Znaczy, zabrakło mi przede wszystkim bardzo takiego jasnego, stanowczego stwierdzenia ze strony prezydenta Ukrainy o tym, jaką rolę Polska miałaby spełnić w tym tak zwanym formacie europejskim, a więc póki co, no, prezydent Poroszenko nie zasugerował, aby do tych rozstrzygających, a więc przede wszystkim Niemiec i Francji, dołączyła chociażby Polska. Więc ciągle jesteśmy, powiedziałbym, na marginesie, jesteśmy traktowani jako wzór, przemian w kierunku Europejskiego Sojuszu, jak to powiedział pan Petro Poroszenko. Natomiast poza kurtuazją nie odnajduje nic znaczącego. Czyli uważa pan, że przemówienie było przede wszystkim politycznie poprawne? Politycznie poprawne i to tak, i zabrakło mi też takiego jednoznacznego odwołania się chociażby do prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Ja wiem, że obecnie mamy prezydenturę Komorowskiego, że rządzi Platforma Obywatelska wraz z PSL-em, ale brakło tego, co ważne. Przepraszam bardzo, to opozycja była pierwsza na Majdanie, a nie politycy Platformy Obywatelskiej. Tym niemniej pan prezydent Ukrainy złożył wieniec pod pomnikiem Józefa Smoleńskiego. No szkoda, że dzisiaj nie powiedział, nie wyraził swych emocji, myśli w trakcie przemówienia w parlamencie. Dobrze, kończy się rok polityczny, ostatnie posiedzenie Sejmu w tym roku. Jaki to był rok dla polskiej polityki? To znaczy, trudno mi powiedzieć, to pytanie chyba jest troszeczkę źle postawione. Tu trzeba by powiedzieć przede wszystkim o jednym, że rzeczywiście doszło w ciągu tego roku do dalszej deprecjacji pojęcia polityka i do zacierania się drugiego, równie istotnego, jeśli nie ważniejszego pojęcia, to jest pojęcia dobra wspólnego. Ta polityka obecnie to tak naprawdę polityka służąca samej polityce, natomiast w najmniejszym stopniu to, co się dzieje, służy obywatelom Rzeczypospolitej. Naprawdę na niektóre wystąpienia, czy w parlamencie, czy niektóre działania rządu, władz, po prostu spoglądam jako człowiek naprawdę rozczarowany. Ale nie polityką w ogóle, tylko działaniami tych, którzy takie działania podejmują. Polityczny plus i polityczny kiks tego roku dla pana? Dla mnie politycznym kiksem, tych kiksów było bardzo, bardzo wiele. No po pierwsze to, co związane jest z aferami, kolejnymi aferami związanymi najpierw z rządem Donalda Tuska, a później z rządami pani Kopacz. To jest kiks za kiksem, także tutaj naprawdę trudno wyliczać, można powiedzieć, jeden wielki kiks to rząd PO-PSL. A we własnej piersi pan się nie uderzy, mówiąc o turystach madryckich? Wie pan, to nie są moje piersi, to są piersi Adama Hoffmana, to są piersi tych, którzy kiedyś byli w Prawie i Sprawiedliwości, a dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości po prostu ich nie ma. I w związku z tym no, trudno uderzać mi się w moje piersi. Więc to, co mam sobie do zarzucenia, to być może to, że i tak mimo mojej aktywności i tak mogłem pracować jeszcze więcej, więc mogę mówić o swoich. A jakiś pozytyw polityki w tym roku? To znaczy, trudno, ja jeszcze nie robiłem, szczerze mówiąc, panie redaktorze, takich podsumowań. Ten czas przyjdzie po zamknięciu posiedzenia Sejmu. Wtedy będzie czas na to, aby zastanowić się i takie podsumowanie uczynić. Natomiast no, dzisiaj, jutro i pojutrze czekają nas jeszcze intensywne obrady tutaj na terenie Sejmu. W związku z tym, jeszcze raz powtarzam, jeszcze nie myślę o podsumowaniach. Ciągle jestem w walce, ciągle jestem w rywalizacji politycznej, w pracy, w komisjach i na sali plenarnej. Nie czuje pan już jeszcze zapachu kuchni świątecznej? Nie, absolutnie nie. Nie. To rzeczywiście te święta zaczniemy celebrować, mam nadzieję, wtedy, kiedy jest ich czas. Kiedy przyjedzie pan do domu. Czyli kiedy przyjadę do domu i to będzie na pewno przyszły tydzień. Natomiast ten tydzień to jeszcze ciężka praca. Kto przygotowują pana Wigilię w domu? Przede wszystkim żona, ale dzielnie staramy się wspierać ja swoją żonę, moi synowie, swoją matkę w tych przygotowaniach. Oczywiście tradycyjne 12 dań? Tak, nawet jak zliczamy, to najczęściej okazuje się, że tych potraw jest zawsze 12 plus, bo trwają w chwili obecnej spory, czy
czy należy oddzielać to, co w kompocie, od tego, od samego kompotu. Więc... Czy karpia po żydowsku z karpią smażoną? Przepraszam, ale akurat jestem zwolennikiem ryby, ale od kiedy jest możliwość zjadania innych niż te wprowadzone przez komunę, czyli karpia, jadam ryby słodkowodne. Na przykład? Uwielbiam pstrąga. To jest ta ryba, która odpowiada moim gustom. Natomiast, no, jeszcze raz powtarzam, te lata PRL-u kojarzą mi się wprost z karpiem, z tymi kadziami, które, beczkami, które stały na ulicach, których łowiono te takie ledwie żywe karpie i które sprzedawano do siatek, ale siatek dosłownie takich robionych z takiego materiału, tak, a nie toreb nylonowych. I na koniec postanowienie noworoczne jest jakieś? Jeszcze nie ma. Chociaż takie tak, już pojawiają się takie pomysły i myślę, że ten czas podsumowania, więc od Bożego Narodzenia aż po Nowy Rok i jednocześnie to czas, kiedy takie plany na przyszłość będziemy przygotowywać, czy wręcz zobowiązania, bo to coś więcej niż tylko plany. A tegoroczne postanowienie udało się spełnić? Nie pamiętam.